Do przemocy dochodziło w jednym z rodzinnych domów dziecka działających na terenie powiatu lubińskiego. Opiekunka znęcała się nad trojgiem dzieci. O sprawie zrobiło się głośno w całym mieście. Dzieci natychmiast odebrano kobiecie, a dom zamknięto, tłumaczy Marta Dykas ze starostwa powiatowego w Lubinie, które jest organem prowadzącym rodzinne domy dziecka. Dostaliśmy sygnały, że opieka sprawowana w jednym z rodzinnych domów dziecka na terenie Lubina może być sprawowana niewłaściwie. W związku z powyższym starosta lubiński złożył zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa. W tej chwili prokuratura prowadzi śledztwo w tej sprawie. Oczywiście jako powiat jesteśmy otwarci na współpracę, ponieważ nam również zależy na jak najszybszym wyjaśnieniu całej tej sytuacji. Niemniej jednak cieszymy się z jednej rzeczy i to jest dla nas najważniejsze, że wszystkie dzieci zostały z domu przeniesione do innych placówek, są bezpieczne, są szczęśliwe, są zadowolone, bo dobro dzieci w tej sytuacji jest najważniejsze. W domu, w którym dochodziło do przemocy, było pod opieką w sumie 9 dzieci. Śledztwo wszczęła prokuratura rejonowa w Lubinie po tym, jak wpłynęły do niej 2 zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa. Złożył je starosta lubiński i Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży. Do tych zawiadomień dołączono też załączniki. Po przeanalizowaniu tego materiału prokurator w prokuraturze rejonowej w Lubinie podjął decyzję o wszczęciu śledztwa w sprawie podejrzenia znęcania się fizycznego i psychicznego nad trojgiem dzieci małoletnich w wieku od 7 do 10 lat w jednym z rodzinnych domów dziecka w Lubinie. Tutaj kwalifikacja prawna tego czynu przyjęta przez prokuratora obejmuje fakt, że dzieci ze względu na wiek są nieporadne, więc tutaj prowadzimy postępowanie pod tym kątem o fizyczne i psychiczne znęcanie się nad dziećmi nieporadnymi ze względu na wiek. W toku śledztwa w tej sprawie, zdaniem prokuratora, niezbędne będzie jednoznaczne wyjaśnienie wszystkich okoliczności zdarzeń objętych tymi zawiadomieniami o przestępstwie. Lidia Tkaczyszyn z prokuratury okręgowej w Legnicy dodaje, że treść zawiadomień dała podstawę do wszczęcia śledztwa zarówno jeśli chodzi o znęcanie fizyczne, jak i psychiczne wobec trojga dzieci w wieku od 7 do 10 lat. Jeśli opiekunka stanie przed sądem, grozi jej od 6 miesięcy nawet do 8 lat więzienia. Przypomnijmy, że w powiecie lubińskim oprócz rodzinnych domów dziecka opieka sprawowana jest także w instytucjonalnej pieczy zastępczej.